Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w Galerii Sztuki PWA w Olsztynie na kolejnym wernisażu online, na którym dzisiaj gościmy pana Jakuba Kamińskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Prezentujemy jego wystawę w sali kameralnej. Fotoreportaż zatytułowany Szeptuchy. Znakomity, znakomity kawał dobrej fotografii. Pan Jakub Kamiński jest absolwentem łódzkiej filmówki. Artysta związany z wieloma agencjami fotograficznymi, od wielu lat pracujący w zawodzie. O samym projekcie za chwileczkę opowie nam autor. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest fotograf naprawdę z najwyższej półki, wielokrotnie nagradzany ważnymi nagrodami, m.in. Grand Prix w konkursie National Geographic, uczestnik WordPress Photo. I tutaj będziecie Państwo naprawdę mieli do czynienia z fotografią na wysokim poziomie. Panie Kubo, proszę opowiedzieć, skąd taki temat, skąd zainteresowanie, jak ta praca przebiegała, bo to było wiele, wiele lat pracy nad tym projektem. To było wiele lat. Pierwsze zdjęcia powstały pod koniec 2010 roku, a ostatnie myślę, że jeszcze w 2015. W ogóle cykl tych zdjęć i ten pomysł na nasze Szeptuchy przyszedł niespodziewanie. Zobaczyłem gdzieś zdjęcie zrobione telefonem mężczyzny, którego głowa płonęła, i pomyślałem, że jest to tak absurdalne, tak abstrakcyjne, i nie wiedziałem, co to jest. Zacząłem o tym czytać. Pierwszy raz się dowiedziałem wtedy o Szeptuchach, że są takie kobiety, głównie kobiety, którymi się zajmuję. Jest to Podlasie. Stwierdziłem, że w tym momencie muszę tam pojechać. Myślę, że od tego, jak się dowiedziałem o tym, minęło około pół roku. I taka okazja, żeby mieć trochę czasu, się nadarzyła. Wiedziałem, że nie będzie łatwo tam dotrzeć do tych kobiet i od razu pomyślałem o tym, żeby ktoś mi w tym pomógł. Ktoś, kto już tam jest na miejscu, i udało mi się znaleźć świetnego przewodnika, antropologa, który jest stamtąd, zna ten temat, Szeptuch, i wprowadził mnie trochę w ten świat. Później już sam się w nim poruszałem, ale był ważną osobą, która mnie wprowadziła i poznała z tymi osobami. Czym są Szeptuchy? Ciężko to scharakteryzować tak naprawdę. Nie można tego zaszufladkować, że po prostu leczą albo po prostu są to kobiety. Bywają czasem mężczyźni, chociaż to 90% to są kobiety. Są to głównie starsze kobiety, chociaż wiem, że są też młodsze kobiety, ale z przekazów tych Szeptuch wiem, że nie chcą się tym zajmować. Myślę, że to jest kwestia wieku jednak, żeby zasiąść w domu i oddać się w pełni przyjmowaniu osób, które przychodzą z jakimiś problemami, więc możliwe, że będą nowe Szeptuchy za 10, 15, 20 lat, nie wiem. No właśnie, czy to jest tylko leczenie? Oczywiście, głównie są to prośby o leczenie, ale bywają różne prośby. Bywają prośby ludzi o na przykład też leczenie psychiczne, psychiatryczne, kwestie zdrowotne, no to nawet są osoby, które proszą o uzdrowienie z raka. Są problemy miłosne, są problemy zazdrości, są problemy nawet pokroju ze sfery życia i śmierci. Byłem świadkiem prośby o śmierć osoby, która jest jakby, akurat to była sąsiadka osoby, która przyszła prosić o śmierć. I to jest bardzo ciekawe, jak takie prośby są realizowane, bo wszystko realizowane jest przez modlitwę. Wszystko wywodzi się z modlitw prawosławnych, które Szeptuchy używają, modyfikują te oryginalne modlitwy, modyfikują w sposób taki, żeby dopasować je do danych problemów osób, co jest ciekawe. I są raczej potępiane przez Kościół prawosławny. Byłem świadkiem, jak jedna z nich została wyrzucona z kościoła, bo po prostu to jest czasem,
to są aż takie reakcje od strony kościoła, ale są też takie, były też takie sytuacje, gdzie normalnie w tym kościele przebywała szeptucha i jeden z księży przyznał się, że jego matka też była szeptuchą, więc to są, świat Podlasia jest zaskakujący. Co mnie w tym pociągało w ogóle w tym temacie? Najbardziej mnie chyba pociąga to, że to nie jest jakiś skansen, to nie jest coś, gdzie przyjeżdżamy i ludzie, nie wiem, kleją garnki, nic nie mówiąc ludziom, którzy kleją garnki, ale że to wszystko żyje, że to nie są jakieś rzeczy, które gdzieś tam są już zapomniane. Są osoby, które traktują to bardzo poważnie, są osoby, które powierzają, tak jak mówiłem, swoje życie w rękach tych szeptów, są osoby, które się ich boją, które omijają ich domy, więc to są rzeczy, które się dzieją tu i teraz. To nie są same starsze osoby, które przychodzą do tych osób. Są osoby młode, są osoby zamożne, są osoby biedne, są czasem kolejki do tych osób, więc to jest taki świat bardzo, bardzo ciekawy pod tym względem. Bardzo ciekawy i prawdziwy ciągle, prawda? Bo to tak jest ciągle prawdziwy. Że w tym nie ma nic na pokaz. To się po prostu dzieje, tam są emocje i tam są prawdziwe reakcje. Tak, tak, tak. I bardzo, no, tak jak mówię, bardzo ciężko było być takim cichym świadkiem tych najbardziej kameralnych. To jest szalenie intymne. Tak, to jest szalenie intymne. Tych taka. Intymnych sytuacji było ciężko być ich świadkiem. Czasem mi się nie udawało, kiedy rzeczywiście były takie prośby od osób, które przychodziły, żeby absolutnie nie być w pomieszczeniu. Na szczęście, jeżeli mi się udało zdobyć zaufanie danej szeptuchy i ona nie miała problemu ze mną, to 90% osób, które przychodziły, też przyjmowały za fakt, że po prostu tam jestem i nie dyskutowały z nią, więc to był duży plus. Takich sytuacji trochę oczywiście było i to dzięki temu mi się udało te zdjęcia zrealizować. Też dużo wyczekiwania. Jak wspominam pracę nad tym projektem, to czasem przyjeżdżałem w cudzysłowie prawie na gotowe, a czasem po 2 tygodniach zrobiłem może jedno zdjęcie, więc to jest naprawdę, to była taka próba mojej wytrzymałości i wyczekiwania tych sytuacji. Czasem niestety kończyło się tak, że byłem już prawie, wiedziałem, że przyjedzie dana osoba i będzie leczona z jakiejś konkretnej przypadłości w taki sposób, który był dla mnie ciekawy, rozmyślała się, a na przykład szeptucha stwierdzała, że jednak dzisiaj to jest zły dzień, na przykład w dni święte jakieś, które są w prawosławiu, w jakimś konkretnym dniu ona stwierdzała, że ona nie leczy w ogóle, więc też ten cały mój plan padał. Też umawianie się z tymi osobami nie jest łatwe. Jedna z takich moich głównych bohaterek, pani Hanna, co jest zarazem fascynujące, ale też frustrujące, żyje zupełnie we własnym świecie. Jest oderwana od rzeczywistości, nie czyta gazet, tam nie ma telewizora, opowiada tylko przynosi mi na przykład zeszyt i pokazuje, żebym sobie poczytał i tam są zapiski wszystkich jej snów. To są takie sytuacje, więc umówić się z taką osobą, że będzie w danym momencie gdzieś, albo ktoś do niej przychodzi, jak mówiła 3 dni wcześniej, jest bardzo trudne, więc to optymalnie byłoby tam zamieszkać i być obok, więc to są takie ciekawe ciekawostki. Ale to nie były pana długie pobyty na Podlasiu, to były raczej częste wyjazdy. Częste wyjazdy, a najdłuższe, myślę, że to może były 3 tygodnie, takie, że codziennie, dzień w dzień. Tak, można, i w światło, tak, które tam jest, tak, bo to jest zupełnie inne światło niż u nas. Tak. I mieszkałem po prostu czasem w takich agroturystykach malutkich. Pamiętam, że przyjeżdżałem do takiej jednej agroturystyki w listopadzie, co było zupełnym absurdem. Ludzie w ogóle nie byli nastawieni na żadnych gości i ja się zjawiałem i mówiłem, że tu będę mieszkał tyle i tyle i naprawdę nie rozumieli, co ja tam robię. Lał deszcz, było pochmurnie i siedziałem gdzieś w lesie po prostu i wyjeżdżałem stamtąd. Z takiej bazy wypadowej do tych szeptów. Też trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie realizacji tego projektu stwierdziłem, że ten projekt rozszerzę na Białoruś, na bliską Białoruś przy granicy z Polską i postanowiłem to po
po takiej rozmowie z jedną z szeptu, kiedy pytam się jej, czy ona się czuje Polką, czy Białorusinką, z uwagi na to, że tak blisko białoruskiej granicy to wszystko się na Podlasiu odgrywa, one też mówią takim dialektem polsko-białoruskim, więc tak tknęło mnie, czy ona się czuje Białorusinką, czy Polką. Ona powiedziała, że w ogóle nie rozumiała tego pytania, powiedziała, że ona jest stąd z tej ziemi. I tak sobie pomyślałem, że w sumie to przywiązanie do regionu, do ziemi jest dla nich tak ważne, że zupełnie nawet pomijają kwestie, czy polskie, kwestie narodowościowe. Ta granica też przez lata się zmieniała, więc stwierdziłem, że rozszerzenie tego na Białoruś bliską przy Polsce to jest naturalne. I to się też okazało dobrym pomysłem. Na Białorusi byłem dwa razy po tygodniu czy po półtora tygodnia. Tam w kwestiach wizowych nie było takie łatwe, bo przebywanie w tej strefie przygranicznej, chodzenie od domów do domów, to też nie jest tam mile widziane. Byłem raz przesłuchiwany przez policję i wręczono mi mandat za to, że nie mam jakiejś wizy przygranicznej, więc to jest też inny świat. Ale też dużo mi to dało do reportażu, też te techniki leczenia, szeptania były bardzo też inne, podobne, ale też inne, każdy miał inne, też może na tych zdjęciach starałem się zgromadzić taki przekrój trochę przez te dziwaczne, sposoby, czasem absurdalne te sposoby. Gesty. Tak. A proszę powiedzieć, czy to jest projekt, który już jest dla Pana zamknięty, czy jeszcze na tyle jest on ciekawy i na tyle pociągający i na tyle ta magia działa, że jeszcze będą dalsze zdjęcia? Ja się zawsze śmieję, że to jest taki dla mnie taka historia, co dla fotografa jest niewyobrażalne, żeby pojechać tam bez aparatu, a ja tak naprawdę mógłbym tam jeździć bez aparatu, nawet nie robić zdjęć, po prostu przebywać w tych miejscach, w tych sytuacjach. Od strony fotograficznej uważam to raczej za zamknięte. Myślę nadal o realizacji filmu, nie wiem, może możliwe, że zrealizuję film. Myślę też o Białorusi, żeby tam zrealizować film, też trochę może właśnie w dobie Białorusi podczas takich zmian, ale jednak skupić się na szeptuchach. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Trzymamy kciuki za to. Dziękuję. A jeżeli chodzi jeszcze o stronę fotograficzną, o zdjęcia, to myślę, że jest to temat zamknięty też z tego względu, że parę moich bohaterek już zmarło, więc to jest, teraz dopiero do mnie dochodzi, że to jest jakby też trochę taki ostatni zapis niektórych z tych osób i myślę, że za 30 lat patrząc na te zdjęcia, to może być ciekawy taki zapis kawałka historii i ja bym trzymał to zamknięte raczej fotograficznie, nie będę tego już rozszerzał. Będziecie Państwo mieli okazję oglądać tę wystawę. Niestety na razie tylko online, bo jesteśmy od 7 listopada zamknięci dla odwiedzających. Natomiast wystawa będzie u nas prezentowana do 17 stycznia 2021 roku. W związku z tym mamy nadzieję, że te znakomite zdjęcia będziecie Państwo mogli oglądać. A w międzyczasie pewnie coś na temat tej wystawy Państwu przygotujemy. Serdecznie zapraszam. Również zapraszam. I do zobaczenia w galerii.